Cześć, jestem Klaudia Takanono i już witam Was w Szykich Odpowiedziach. W składnicy złomu używana jest prasa hydrauliczna o sile pasowania wynoszącej 400 kN. Jaką siłą należy działać na mniejszy tłok o powierzchni 200 razy mniejszej niż stół, na którym kładziemy złom? Ok, no to co my tutaj mamy? Pierwsze jest to, że mamy jaką siłą należy działać na mniejszy tłok. Mniejszy tłok to jest F1. Tego nie mamy, tego się mamy doliczyć. Zatem tu mamy F2, 400 kN. Od razu zamieniamy na N. Abyśmy o tym nie zapomnieli, doklejamy 3 zera. Ok, jaką siłą należy działać na mniejszy tłok? O powierzchni, czyli mamy S1, S2. Tłok o powierzchni 200 razy mniejszej niż stół, na którym kładziemy złom. Czyli nie wiemy nic na temat dużego tłoka. Duży tłok to będzie X. A wiemy, że mniejszy tłok o powierzchni 200 razy mniejszej. To możemy to sobie zapisać tak: że ten jest 200 razy mniejszy, czyli mamy tak, albo odwrotnie, że ten jest 200x, a ten jest x. Tak? Bo jak weźmiemy 200, podzielimy na 200, no to daje nam 1, czyli jest 200 razy mniejszy. I teraz Przepisujemy sobie, że praca hydrauliczna działa ze wzoru. P1 równa się P2. Tak? Czyli wzór na P to F1 przez S1, a to się równa F2 przez S2. Tego nie musimy pisać. Podstawiamy to, co mamy. Mamy się doliczyć F1, no to F1 sobie zostaje. S1, to zróbmy sobie może tą opcję. To jest albo dobra, jest napisane 200 razy mniejsza. Niech tak będzie, żeby się tutaj nikomu nie pomyliło. Taki ułamek piętrowy. I mamy f2. 400 tysięcy przez x. Tutaj się wydaje, że to jest aż tyle niewiadomych, ale Spokojnie. Nic złego się tutaj nie wydarzy. Policzymy sobie to proporcją, czyli po skosie to z tym, a to z tym. F1 razy x, no to to jest F1 razy x. Jeżeli napiszcie F1X też będzie spoko. A z tej strony mamy x przez 200 razy 400 tysięcy. Skracamy sobie zera. I tutaj 1 tu 2. Zatem mamy F1 razy x, x, bo tu już jest przez 1, razy 2000. Zwróćcie uwagę, że po jednej i po drugiej stronie mamy x. Czyli możemy to podzielić przez tego x. I wtedy mamy F1 równa się 2000 newtonów. A żeby się nikt nie czepiał, to możemy zrobić z tego 2 kilo newtony. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już!